Witam wszystkich, dzień dobry. Dzisiaj mamy przygodę z kijanką. Przygoda już kolejna. Auto odpala, ale jak? No nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jest filmik, jak ono odpala, możecie tam zajrzeć. Natomiast taka wstępna diagnoza i wydaje mi się, że co najmniej dwie świece żarowe będą uszkodzone. Zobaczymy, jak jest naprawdę. Zobaczymy, jak będzie odpalać po wymianie świec żarowych. No dobra, chwilę później mamy wszystko rozgrzebane. Świece żarowe macie tutaj na wierzchu. Miejsca jest więcej niż potrzeba nawet. To bardzo dobrze. Będziemy zaraz rozpinać tą listwę. Wyciągniemy świece. Mam nadzieję, że nie będzie problemów. Dobra, świece mamy wymontowane. Może się postaram Wam pokazać, co mi się udało pomierzyć, namierzyć. Macie pierwszą świecę. 0,5 ohma, 0,4 w sumie, o sorry, teraz to już jest moja wina, 0,4, trzecia, bo mierzę od tyłu oczywiście, trzecia w ogóle nie ma żadnej oporności, jest obwód otwarty, druga ma 27 ohmów i pierwsza świeca znów jest obwód otwarty, czyli wynika z tego, że w zasadzie ta czwarta świeca, no 0,6 teraz, 0,5 może jeszcze działała, natomiast trzy świece są na pewno uszkodzone. Kijanka nie ma żadnej kontrolki, która o tym informuje. Te świece są, ten układ podgrzewania jest jakby poza diagnostyką. Dziwne, no ale niestety nie ja to wymyśliłem, tak to już jest tu zrobione. Czemu się świece żarowe uszkadzają? No pierwsze wiadomo, że one jak wszystko mają swoją żywotność, ileś tam cykli muszą wysłużyć. Czemu zimą najczęściej? Ponieważ zimą też najczęściej są niskie temperatury, więc sterownik wydłuża grzanie świec. One muszą dłużej grzać, więc często padają też w zimie. No i oczywiście nie tylko od takich rzeczy mogą się świece uszkodzić, że są stare, wtryskiwacze i ich stan też w niektórych przypadkach może pośrednio wpływać na żywotność świecy żarowej. Mamy świece z kijanki i teraz już tak bardziej obrazowo chciałem Wam pokazać, na czym rzecz polega. Mamy akumulator, dwa kable, sprawdzamy. Pierwsza leży, druga coś się dzieje. No ta akurat działa. Tutaj nie dzieje się nic. I kolejna nie dzieje się nic. W zasadzie dzisiaj w końcu dotarły świece żarowe do kijanki Kia Optima. Przypominam, problem, może nie tyle problem z odpalaniem, co to odpalanie było dość dziwne. Pierwszy start na zimnym. Telepanie, trzepanie silnikiem, jakieś dziwne takie odgłosy. Czym zimniej, tym gorzej. Uszkodzone, przypominam, trzy świece żarowe. No i mamy nowe, oryginał. Tutaj macie po lewej stare, tu są nowe. Montujemy. Będzie test odpalania z nowymi świecami. Słuchajcie, delikatnie traktuję świece, jej gwint, smarem ceramicznym. To tak, aby zapobiec zapiekaniu się. Oczywiście tutaj to nie gwint uszczelnia świecę w głowicy, tylko ta krawędź, o tutaj, ostrzy, może tak, o tutaj, ta krawędź jest odpowiedzialna za to, aby świeca była szczelnie w gnieździe. Jeśli tutaj będą nam się spaliny przedostawać, to i tak ją zapieczę, bo ona obrośnie po prostu tutaj nagarem. Dobra, wszystko mamy pospinane, świece zakręcone. Zostało nam jeszcze cztery takie nakrętki, ale nie chce mi się szukać, gdzie one były. Takie cztery nakrętki małe nie robią różnicy na takim dużym samochodzie, wiadomo. Mierzymy temperaturę silnika, pół stopnia ma. Nieodpalany od kilku dni stoi, a te nakrętki tak na poważnie to są od mocowania listwy zasilającej do świec żarowych, z kompletem przyszły nowe, więc stare zostały, żeby ktoś sobie na serio tego nie wziął. Dobra, palimy bestię. Dobra, słuchajcie, mam kluczyki, musiałem ściągnąć rękawiczki. I teraz już tak, żeby bez cięcia było, muszę wsiąść i wcisnąć sprzęgło oczywiście. Ok. Dobra, parking.
Idziemy od razu zobaczyć, jak silnik pracuje. Trzęsie, nie trzęsie. O, sorry, zapalucha znowu. Dobra, tyle w temacie. Temat kończymy. Równiutko idzie. Słuchajcie, żeby nie było, jeszcze raz. Zimny, zimny. Dobra, temat kończymy. Jeszcze słów kilka. Były głosy, że jedni wierzyli w to, że świece, inni mówili z was, że nie powinien tak telepać nawet jak świece, bo już po kilku sekundach powinien wyrównać pracę. Słuchajcie, to taką ciekawostkę wam podrzucę. W opisie filmu będzie link do przygody właśnie ze świecami żarowymi też w Kijance, Kia Rio 3-cylindrowa, i zobaczycie sobie, jak zachowywało się auto przy temperaturach sporo powyżej zera ze spalonymi dwoma świecami przy trzech cylindrach. To tyle w temacie. Kończymy temat z Kianką.